Biblioteka Miejska i Powiatowa w Pruszczu Gdańskim znana jest przede wszystkim z organizacji licznych spotkań z ikonami kultury. Wczorajszym gościem biblioteki była jedna z najsłynniejszych polskich aktorek lat 60. i 70., pani Ewa Wiśniewska. Podczas spotkania, prócz przytoczenia zgromadzonym słuchaczom dozy anegdot z planów filmowych, artystka analizowała przebieg swojej kariery, opierając się na wypowiedziach zawartych w książce Katarzyny Ostrowskiej, Ewa, czyli o tej Wiśniewskiej. To są wypowiedzi ludzi o mnie, to nie ja się wypowiadam. Niekiedy są cytowane jakieś z wywiadów moje refleksje na temat zawodu, natomiast tak normalnie to raczej ludzie się wypowiadają na mój temat i to było bardziej interesujące do tego stopnia, że powiedziałam autorce, pani Kasi Ostrowskiej, że ja nie będę autoryzować tych wypowiedzi ludzi, ponieważ to są ich własne spostrzeżenia na mój temat. Pod koniec spotkania zgromadzeni wielbiciele sztuki teatralnej i filmowej mieli okazję nawiązać z panią Ewą dialog. Odpowiedź na pytanie, co podczas piątkowego wieczoru stało się z tak zwaną czwartą ścianą, jest chyba jasna. Nie było jej w ogóle, od początku jej nie było. Byli bardzo, tak jak napisałam w kronice, uroczy, fajni ludzie i przyjaźni. To jest bardzo ważne dla mnie. Spotkanie z Ewą Wiśniewską wchodzi w skład cyklu 3F. Tegoroczny kalendarz kulturalny biblioteki z pewnością nieraz nas jeszcze zaskoczy. To jest cykl 3F tak naprawdę. Ewa Wiśniewska, Ewa Kasprzyk, 20 lutego o 17 zapraszamy, to jest sobota. I Ewa Błaszczyk, tak jak powiedziałam, cykl 3F. Natomiast prowadzimy rozmowy jeszcze z panem Wojciechem Malajkatem, Anną Dymną, Anną Seniuk czy Jackiem Cyganem. Zobaczymy, czy uda nam się zaprosić te postaci. No mamy taką nadzieję. My również zapraszamy na najbliższe spotkania w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Pruszku Gdańskim i mamy nadzieję na ich coraz większą częstotliwość. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Polecamy również zobaczyć Marsz Śmierci w Pruszczu Gdańskim oraz Rekord WOŚP w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.